Siódma kolejka sezonu 2010-2011. Lech Poznań broni Mistrzostwa Polski i świetnie radzi sobie w Lidze Europy. W Ekstraklasie gra w kratkę, ale do Warszawy na mecz z Legią i tak przyjeżdża w roli faworyta, bo legioniści mają na koncie już 4 ligowe porażki. Jednak trener kolejorza Jacek Zieliński za krytykowanie pracy sędziów odbywa karę i mecz obserwuje z trybun. Legię, która na tytuł mistrzowski czeka już od 2006 roku, prowadzi późniejszy szkoleniowiec Lecha Maciej Skorża. I trenerzy, i ponad 22 tysiące kibiców na już prawie wyremontowanym stadionie przy Łazienkowskiej dostają wspaniałe widowisko. W pierwszej połowie lepszy jest Kolejosz. To pierwsze ostrzeżenie od Artioma Rudniewa. Łotysz będzie królem strzelców Ekstraklasy, ale dopiero w następnym sezonie. Na razie jego uderzenie broni Marian Antolowicz. Chwilę później piłkę źle wybija Dixon Czoto, dopada do niej Sergii Kriwiec i gol dla Lecha. Kolejosz prowadzi w stolicy 1-0. A Białorusin, który do Wielkopolski przybył z Batę Borysów, był w tamtych czasach jedną z największych gwiazd Ekstraklasy. Legia rusza do odrabiania strat. Uderzenie Tomasza Kiełbowicza z rzutu wolnego odbija Jasmin Buric. Ale kolejne minuty to coraz większe nerwy u trenera Skorży, bo jego piłkarze okazji podbramkowych nie stwarzają. Za to goście mogą podwyższyć wynik, ale uderzenie Rudniewa z dystansu broni Antolowicz. Kilka minut później fantastyczne, stuprocentowe sytuacje marnują Semir Stylicz i Sławomir Peszko. Poznaniacy mają czego żałować, bo w 38 minucie Manu podaje między dwóch obrońców Lecha, a Michał Kucharczyk spokojnie po ziemi trafia do siatki obok bezradnego Jasmina Buricia. To pierwszy gol Kucharczyka w Ekstraklasie. Zawodnik, który przyszedł do Warszawy ze Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, w kolejnych latach staje się jednym z najważniejszych piłkarzy Legii. Zdobył z wojskowymi 5 tytułów mistrzowskich i 6 Pucharów Polski. Radość legionistów nie trwa długo, bo jeszcze przed przerwą drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę dostaje Maciej Rybus. Gospodarze przez drugą połowę muszą grać w osłabieniu. Do tego do trenera Zielińskiego na trybunach dołącza trener Skorża, wyrzucony przez sędziego z boiska. Legia traci też z powodu kontuzji Dixona Czoto, ale wcale nie gra gorzej niż Lech, który w 71 minucie trafia do siatki, ale spalony z Stylicza jest ewidentny. Nie brakuje walki, ale w sportowej atmosferze. To już 80. minuta spotkania, na tablicy wyników wciąż 1-1. Z rzutu wolnego Kiełbowicz broni Buric, słupek dobitka i Iñaki Astiz trafia tylko w boczną siatkę. A to była znakomita okazja na objęcie prowadzenia. Chwilę później na murawie pojawia się Bruno Mezenga. 2 minuty przed końcem ponownie Kiełbowicz z wolnego. Wrzutka w pole karne, bramka Szlecha waha się przy wyjściu, a Mezenga skacze najwyżej i z bliska trafia do siatki. Brazylijczyk wielkiej kariery w Warszawie nie zrobił, ale tego dnia jest bohaterem kibiców w stolicy. Legia wygrywa z Lechem 2-1. Ten i inne mecze Legii z Lechem zobaczycie w top 10, wystarczy kliknąć w górnym rogu ekranu. A wracając do sezonu 2010-2011, Legia rozgrywki kończy na 3. pozycji, Lech dopiero na 5. miejscu, a relacje z tego spotkania kończymy widokiem triumfującego trenera. Wtedy Legii Warszawa, dziś Lecha Poznań, Macieja Skorży. Skróty meczów z komentarzem tylko na Ekstraklasa TV. Pobierz aplikację i bądź na bieżąco.